Halo, halo, witam serdecznie w trzecim odcinku z serii Diablo 4. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na eksplorację tak zwanej wietrznej chaty, należącej do pewnego tubylca. Więc zobaczmy, przeszukajmy, jakie mamy interesujące tereny. Kocioł, cokolwiek się tu waży, okropnie cuchnie. Czyli mamy puszraki, że nie potrafi gotować. Moździerz i tłuczek. Przybory uzdrowiciela wyglądają na dopiero co użyte, czyli bohater też niedawno tu był. Tędy. Słoje. Zioła, grzyby, narządy, nie do gotowania. No jeszcze biblioteczka. Co tam się kryje? Tajemne nowe przejście się kryje. Więc zobaczmy. Rozrzucone książki. Uwagi na temat okazu. Zwykły. Młodzik. Niedawno przemieniony. Łatwa zdobycz. Dalej na południe niż pozostali. Rozprzestrzeniają się. Dobra, mamy jeszcze porodzewiałe. Pokryta zeschniętą krwią, służy do łapania zwierząt czy ludzi. Jakaś pułapka i dziwna czaszka. Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach, to miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Ciekawa historia. Niestety jest też... prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy podali ci krew, Lilith. Krew demonicy? I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki sanktuarium. Została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałam spaczona? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni. Dobra, w takim razie otrzymaliśmy kolejną misję główną. Mamy rytuał przejścia, mamy wyruszyć z Loratem do Kiewosadu, czyli pierwszego w sumie trochę większego miasteczka. O, mamy i pierwszych wrogów. Blisko miasta. Zło sprowadzone przez Lilith się rozprzestrzenia. Przy okazji, pierwszy sojusznik. Walczący wręcz, więc z pewnością się przyda do eksploracji, więc zobaczmy ogólnie, jak się prezentują pobliskie tereny. Właśnie koło miasteczka. To właśnie nowe miejsca zostały odblokowane. Wcześniej była super wielka śnieżyca.
która jednak blokowała obecne tereny. No teraz możemy właśnie przejść bardziej na północ. Kurde! Ciekawa sprawa. Wcześniej już eksplorowałem to miejsce. Bardziej otwarte. Akurat nikogo nie było, ale nagle zaczęły pojawiać się przerażające demony. No ale nie stanowią one jakiegoś wielkiego wyzwania. No tak, jeżeli zobaczycie w inwentory, rzeczywiście nie mogę więcej materiałów przechowywać. Ciekawa sprawa, czy będzie można zwiększyć swoją sakwę, swój plecak. To by się super przydało, w szczególności na późniejsze lokacje. Jeszcze zobaczymy. No to już się wracamy na wcześniejsze tereny, raczej bez sensu aż tak daleko chodzić. Musimy iść na północ. Złoże rudę. No, w sumie wszystko mogę dewastować. Nawet jakieś skały. Dosyć większe. Więc kill-offa akurat nie muszę ekwipować, się okazuje. Dźwigam zbyt wiele. No właśnie, a to może być całkiem interesujące. Korona włóczęgi. Nie mogę nawet jej niestety zabrać. Zobaczmy w inwentory. To jest na przykład super słabe. Oznacz jako śmieć. Dobra, mogę oznaczyć. Ale nie, muszę upuścić, jeżeli przytrzymamy. Dobra, co by się jeszcze super mało przydało. To są pierwsze bronie, które miałem. To sobie powiedzmy wyrzucimy kilka. No i słabszego rodzaju. Nawet nie będą dużo warte do sprzedaży późniejszej. Dobra, inwentory, co my tutaj mamy? Potężna korona włóczęgi, biorę. I teraz mamy straszny kaptur. Dobra, to się przyda. Wcześniej akurat nawet żadnego nie miałem. A z tego co pamiętam, można zmienić jednak wygląd każdej z broni. Potrzebuję więcej czasu. Wszystkich elementów wyposażenia. A to muszę właśnie do miasta trafić, dopiero wtedy będziemy mieli podobną możliwość. Trzeba wtedy odnaleźć szafę tak zwaną chyba w jakimś barku i dopiero wtedy to zrobimy. Jeszcze na mapie nawet można zaobserwować w górnym prawym rogu, gdzie znajdują się przeciwnicy i strzelać nawet poza arenę. No, proszę bardzo, jak łatwo wychodzi rozgrywka. Chociaż wrogowie trochę trudniejsi się okazuje. Nowe czary posiada akurat wróg. Mało przyjemna sprawa. Ten z kolei upadły nadzorca na dalsze odległości atakuje. Dobra, co my tu mamy? Tu muszę porozmawiać z tego, co pamiętam, z bohaterem, ale zanim to zrobię, dałoby radę jeszcze pójść bardziej na północ. No to jest też kluczowa kwestia. No to może za chwilę. Porozmawiajmy o tym. Co to za posąg? Anioła Inariusa. Na pewno słyszałaś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Nie zwlekajmy. Kiowosat jest już blisko. Inarius, należy zapamiętać to imię, będzie całkiem ważne. Powinna być przejezdna, gdy minie śnieżyca. No niektóre drogi rzeczywiście dalej są zablokowane, znaczy śnieżyca już w sumie minęła i inne drogi były już odblokowywane wcześniej, ale nie, musimy jeszcze odczekać, to jest odblokowywane
jak twórcy zdecydują, jak zrobimy postępy większe. Dobra, całkiem ciekawe nowe elementy wyposażenia w sumie otrzymuję, patrzcie na to. Ale jakie stylowe, wygląda niczym jakiś assassin w górnym prawym rogu ekranu, fajna sprawa. Będę musiał dostosować jeszcze wygląd wszystkich elementów ubioru, zobaczymy to w wolnej chwili. Łapawice. Będą cokolwiek warte? Zobaczmy. No rzeczywiście. W każdym razie mamy jeszcze jakąś misję poboczną, się okazuje, na tych terenach w pobliżu trwa wydarzenie tak zwane. Okej, zobaczymy. Event specjalny. No, słyszałem, że podobne kwestie będą się odbywały właśnie w pełnej wersji, ale no w becie nie miałem okazji, żeby tego doświadczyć. Zobaczymy, na czym to polega. Może innych graczy jeszcze napotkam. Do tej pory w sumie rozgrywka single player. O, kolejna kusza. Niech będzie. No i nie ma co przedłużać. Zobaczmy niżej właśnie. Do kanionu. Całkiem mrocznego. Na czym mogą polegać specjalne wydarzenia, się przekonamy. O, co jest? Dołączono do wydarzenia oblężona karawana. Nie jestem jeszcze gotowa. Pomocy! Ocalała. Mam jakieś demony? Rzeczywiście. Dziwne... A, są jednak na mapie zaznaczeni. Myślałem, że przez chwilę nie. Kurde, ilu wrogów? No, muszę w tym miejscu przyznać się na trudniejszych batalii. Kilku specjalnych wrogów, ale jakoś dajemy radę. O nie! Patrz, jakie ilości, kurde. Nie mam akurat umiejętności na takie wielkie ilości wrogów, muszę przyznać. Jedynie powoli mogę ich obijać. Co się stało? Powoli zaczynają od nas uciekać? Czy jestem zbyt daleko, czy jak? Może nie mogę z tego pierścienia wychodzić? Kurde! Ja nie da rady. Jakoś się cofają niektórzy. No nie jestem pewien, czy ja to dobrze rozgrywam. Muszę... No spróbuję być po prostu w zasięgu pierścienia na mapie. Żeby nie wychodzić. Chyba zbyt daleko byłem. Ale co, darmowy exp i tyle. Dodatkowe przydatne materiały, zobaczmy ile są warte. O kurde, ale możliwości, protektor stylu. No, ciekawie wygląda. Jakiś legendarny przedmiot, czy jak, był na żółto zaznaczony, ale teraz na niebiesko, nie wiem. Przy okazji, była jeszcze jakaś bohaterka, wieśniaczka, ale chyba została zamordowana. Może była misja, żeby ją jakkolwiek ocalić, ale nie zwróciłem uwagi. A może nie było opcji.
A przy okazji mamy nowe punkty umiejętności, też nie zwróciłem uwagi zaraz. A to sobie pododaję i chyba tyle, nie mam więcej. Mam już wymaksowane zwyczajne atakowanie. Co trzeci atak bije o wiele więcej. Pytanie za ile? Nie, chyba tak samo w sumie bije, tylko czasami mogę kryta załadować albo coś bonusowego już w sumie zapomniałem. Wystrzeluje, że wroga potężną strzałę, która zadaje 20 punktów obrażeń. Co trzecie użycie odsłania wroga na 2 sekundy. A, czyli co trzecie użycie ma szansę na kryta po prostu, czyli nie jest to jakieś super mocniejsze się okazuje. Ajaj, liczę jednak na coś więcej, ale może jeszcze się ulepszymy pod tym względem, zobaczę. Dobra, a co mi jeszcze zostało? Jeżeli bym niżej się przedostał, to jest zablokowane. No chyba pozostała nam jedynie dróżka do miasteczka. I w zasadzie tyle. Dźwigam zbyt wiele. No chyba wystarczy. I tak jesteśmy koło miasteczka. Sobie coś sprzedamy, kupimy. No i mamy Kiewosad, brama Kiewosadu, witam. Aby wejść do miasta, musisz wpierw... Nie mamy na to czasu. O co chodzi? Aby wejść do Kiewosadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny Estare daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. Widzimy się w środku. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie... Strach, gniew, pycha, chciwość. Nieznaczące wzory, najlepiej. Tak, co za strata czasu. Mówiłaś coś? Ja nie mam żadnych grzechów. Ja mam same dobre uczynki, morduję diabłów. Tak można powiedzieć, że Doom jest najbardziej chrześcijańską grą. A wygląda na bardzo krwawą jatkę. No w sumie diablo podobnie, mordujemy demony. Czy to jest dobry uczynek, czy zły? Wygląda na bardzo dobre. Dobra, więc chyba tyle. Zrobione. Dobrze, zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Witamy w Kiewosadzie. Spotkaj się z Lotem w Kiewosadzie, mamy misję. Zaraz zobaczymy, w każdym razie mamy możliwość eksploracji o wiele większego miasteczka, patrzcie tylko na mapę. No postaram się dzisiaj większość przedstawić, chociaż robiłem to już w becie. Więc raczej na szybkości. To co napisałaś na tej desce? Coś mi... Jeszcze konia mógłbym edytować sobie. Na razie jeszcze nie ma możliwości jazdy chyba. Nie, żeby to miało. Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć... Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim? Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Co wieśniacy robili w tych ruinach? Składali ofiary, przywoływali demony, wykorzystywali wspaniałe dary, które otrzymali od Lilit. Opowiedz mi o Inariusie. Przedstawiciele katedry uwielbiają o nim perorować, zwłaszcza o jego uwięzieniu w piekle, śmiałej ucieczce i chwalebnym powrocie do świata, który stworzył. Ale umiejętnie omijają fakt, że kilka tysiącleci tortur z rąk demonów zamienia cię w skurwysyna. Powrót Lilith był przepowiedziany? Tak, była taka przepowiednia. Zapowiadała nadejście najwyższych złych. Powrót Inariusa i Lilith. Zagładę naszego świata.
Inarius postanowił ją wykorzystać do własnych celów i umieścił ją w Ewangelii Katedry Światłości, żeby móc zgrywać bohatera, którego przeznaczeniem jest nas zbawić. Dobra, i to było na tyle. No w takim razie... Pyta, łękowaty grzbiet, jelmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ucztą dla wron. Biorąc pod uwagę, ile mi za nią płacisz, ciesz się, że ma cztery nogi. Dobra, w takim razie przyszła pora na eksplorację miasteczka. Zobaczmy, jakie są możliwości tędy. Znajdźcie jakieś inne miejsce, żeby się ogrzać. Pierwsza tu byłam. No chyba w takim razie wewnątrz będzie lepiej się ogrzać. Zobaczmy. Alchemik. Słabo, mikstura leczenia. Otóż takie mam przecież. Czy mogę ją ulepszyć? Poziom gracza 10. Żeby mieć trochę lepszą. No niestety teraz jeszcze nie mamy. Kociołku wrze. Czego ci trzeba? No, chciałbym posprzedawać. Jest w ogóle opcja? Nie widzę. Jeszcze ulepsz mikstury. Dał radę, co to mi zagwarantuje? Słaby eliksir żelaznych kolców. Idealne proporcje. Materiał rzemieślniczy. Możemy jeszcze ulepszać zasoby, się okazuje, ale na stan obecny raczej nie chcę tego robić. W sumie nawet nie wiem, do czego mogą być one przydatne. Jak będę miał przedmioty rzeczywiście jakiekolwiek do wytwarzania, no to może wtedy zrobię. I chyba tyle, jeżeli chodzi o alchemika. Coś więcej? Usiądź? O, proszę bardzo, to jest dopiero miejsce na ogrzanie przy eliksirze. A tam się jakiś koleś na zewnątrz chciał grzać. Dobra, co mamy dalej? To jest mikstura leczenia, uzdrowiciel. Czyli możemy się po prostu uzdrowić na maksa za darmo. Znalazłem nowy wrzut na ręce. To już będzie 17. O kurde, ale matematyk potrafi liczyć. Dobra, czyli co? Mamy kiewosad, punkt nawigacyjny i to gwarantuje możliwość szybkiej podróży. Czy mamy wcześniej jakieś punkty? Punkt nawigacyjny nieodkryte? Zaraz, zaraz. Przecież ja już tutaj byłem. Dziwna sprawa. Może nie możemy się teleportować, ale pamiętam, że była opcja, żeby się respić w tej lokacji. Ale to na samym wstępie. Dobra, co mamy dalej? Mamy zadanie główne o tędy. Odkrywaj sanktuarium. Punkty nawigacyjne pozwalają na szybkie i swobodne podróżowanie po całym sanktuarium. Aktywuj punkt nawigacyjny podczas eksploracji świata, aby zwiększyć liczbę dostępnych punktów. No tak, sanktuarium to cały świat. Ta kraina właśnie, Diablo. Odkrywaj sanktuarium, możesz zdobyć sławę wykonując szereg czynności na całym kontynencie. Osiąganie określonych progów sławy zapewnia wspaniałe nagrody. Na mapie możesz sprawdzić swoją sławę osiągniętą w każdym regionie. No dobra, zobaczmy w takim razie. No do tej pory nie zrobiłem jakoś super wiele. A, bo to są strzaskane szczyty. To jest całkiem spora kraina o mniej więcej takich rozmiarów. Więc będziemy mieli na przykład 23 dungeony, jakieś 3 chyba bossy, 7 punktów kontrolnych do teleportacji, jasna sprawa. Dobra, co my tutaj mamy do kupna? Jakieś tuniki, a byłaby właśnie możliwość sprzedaży? O, to by się super przydało. Raczej sprzedajemy pod A. No i teraz będę bogaty, patrzcie na to. Tylko żebym nie sprzedał czegoś wartościowego. Nie, w zasadzie nic nie jest wartościowe. Niech cię ojciec błogosławi. Już te najlepsze przedmioty mamy na sobie, tak? Bierę. Więc to jest zagwara. Mimo wszystko sprzedajemy, bez sensu jest nosić. Będę przy okazji milionerem. Ile to jest w ogóle warte? 140.
No 5000 golda to już fajne wartości. Natomiast kupowanie, no to jest bez sensu. Tunika włóczęgi za 3000? Przecież ja wszystkie moje przedmioty o wiele lepsze sprzedałem za mniej. Ale bez nadzieja. Mogę teraz odkupić o wiele lepszy, na przykład armor. 113 był warty. Ale dziwne. Nie wiem. A więc chyba tyle. Handel? Zobaczmy. Walki w imię światłości. Kurde, szkoda, że nie mogę łuku niestety kupić. Tylko jakieś sztylety, ale mało co warte. Przysyłam je Lorat. A, zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? Jeśli chce odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. No dobra, ile to jest warte? 20 golda? To prawie nic. Zaczekaj. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Na mój koszt. Dziwny amulet. To raczej będziemy musieli jeszcze z Loratem porozmawiać. Zivek z kolei, Kowal. Tam błogosławi. Czego ci trzeba? Odzysk bezpośrednio z ekwipunku. A, czyli materiały mógłbym w sumie odzyskać. Się okazuje z różnych przedmiotów. Wcześniej widziałem coś podobnego na różnych broniach, ale teraz już zbyt późno. Zwykłe, magiczne, nic nie mam. Niestety, odzysk, naprawa. No też broni raczej nie psują moje, z tego co widzę. Natomiast ulepszanie jest jeszcze niedostępne. Mamy trzecią zakładkę, która zapewne ulepszanie oznacza. No, całe szczęście, broni się akurat nie psują po wykorzystaniu. Na przykład, jak teraz robię jeszcze inną serię z Zelda Tears of the Kingdom, to tam bronie bardzo często się jednak niszczą. Jest mało przyjemna sprawa. Dawno wygasły zimny w dotyku kaganek. Na zardzewiałym metalu wyryto niezgrabnie słowa: Inarius jest kozłem. To jest dziwna w sumie kwestia. Czemu Inarius miałby być kozłem? O co chodzi? To jest właśnie ten znakomity anioł. Nie wiem. Próbowali go obrazić, albo ktoś był, nie wiem, pijany, jak to wszystko pisał. Nie mam pojęcia. Chyba nie wszyscy przepadają za Inariusem. Trzeba będzie bardziej fabułę poznać. Łaś ten chleb uparty, kretynie. Za darmo jest. Nie potrzebuję jałmużny od tych psów z katedry. Katedra na północ, to jeszcze zobaczymy później. Dostarczyciel kuriozów. Ten podejrzany handlarz zapewnia ci niewielką szansę na zyskanie cennych przedmiotów w zamian za szemrzące obole. Obole te można znaleźć podczas kończenia różnych wydarzeń w sanktuarium. Ale niestety, znaczy ja mam 20? W dolnym prawym rogu ekranu patrzę, na nic mnie niestety nie stać. Szepczący klucz. Odblokowuje milczące skrzynie uzyskano u dostarczyciela kuriozów. A w sumie sobie zakupię. Do tej pory nie wiem, dlaczego jest to jakkolwiek wartościowe, ale w trakcie późniejszej eksploracji może się przyda podobny materiał. Tędy z kolei. Zablokowane domki. Może później jeszcze coś odblokujemy. A po prostu chatka rozwalona. O, to jest właśnie super ważne miejsce, a mianowicie bar. Zaraz zobaczymy tablicę ogłoszeń. Uwaga, na początku każdego miesiąca wielebna matka Pradia wygłosi o świcie kazanie dla uczczenia świętego przybycia.
dnia, w którym ojciec Inarius powrócił do świata. A myślę, że jakieś misje być może będą, ale jednak nie. Brac dalej. Karczmarka? Należysz do katedry? Nigdy nie byłam religijna. Aż zobaczyłam prawdziwy cud. Sam Inarius pobłogosławił Kalekę mocą światłości, a ten wstał i odszedł. Tak po prostu. Światłość jest prawdziwa. Niech cię to pocieszy. Wiesz coś o przepowiedni? Paru kroków zrobić nie możesz, żeby o tym nie usłyszeć. Wielka wojna przeciwko złu. Dzień, w którym Inarius zabierze nas wszystkich ze sobą w niebiosa. Mam nadzieję, że znajdzie się tam miejsce dla mojego kota. Opowiedz mi o tutejszych pielgrzymach. Napływają do miasta dzień i noc. Ale to całkiem mili ludzie i zawsze płacą. A tutaj to różnie z tym bywa. Dobra, więc chyba tyle. Tu z kolei. Czy to normalne, że pobożni ludzie tak dużo piją? No ale w sumie... Co mają robić? Piją wodę. Żeby przetrwać, trzeba pić. Nie ma innej opcji. Trzeba być nawodnionym. Skrytka, czyli możemy materiały przynosić. To z kolei kup dodatkową skrytkę, aby zwiększyć jej pojemność o 50 miejsc. 100 tysięcy golda kosztuje, kurde. Kiedy ja będę miał podobne możliwości? No raczej mamy możliwość zmiany wyglądu, to jest dopiero kluczowa sprawa, nareszcie. Czyli mamy na przykład ocieplany futrem kaptur, domyślny wygląd, a obradę na przykład go nie mieć. No w sumie nie jestem pewien, jak to lepiej wygląda. W sumie podoba mi się jednak z kapturem, muszę przyznać. Nie narzekam. To z kolei pancerz. Miałem właśnie czerwony. Zaraz, zaraz. O ten, domyślny wygląd, zastosuj. A, bo jeszcze są opcje, żeby zbierać barwniki i... wtedy inaczej jeszcze by wyglądała nasza szata, ale w sumie na stan obecny już mi się podoba. Te jednak trochę średnio wyglądają inne. Z kolei mamy jeszcze ramienniki, domyślny wygląd. Więcej nie zrobię. Spodnie. No, w sumie mało co widać, tak prawdę mówiąc. Też domyślny chyba wygląda najlepiej. Zastosuj. Buty. Raczej jestem zadowolony. A co jest z naszym pancerzem? Zastosuj. Chyba już mamy, tak? Dlaczego się zmienia nagle? Jak przełączam na broń, jestem pewien. Domyślny wygląd, więcej nie mogę zrobić, niestety. Mieczykami nawet nie atakuję. Ja w sumie podoba mi się domyślny wygląd do tej pory. Wygląda mi jak jakiś straszny assassin. Typowy łotr. Dobra, co mamy jeszcze dalej? Kolejne sklepiki, ale w większości niestety zablokowane. Na razie nie mogę zrobić. To z kolei pierścienie i amulety. Ale ile to jest warte? Kurde, 7000. Niech światłość cię strzeże. A ja myślę, że jestem bogaty. Mając jakieś 5000, no trzeba będzie jeszcze kilka misji wykonać dopiero wtedy. Widzisz tych głupców w katedrze? Jęczą. Kamlą jak psy! To chyba jakiś niewierny. Dobra, co jeszcze mamy na mapie? Chyba wszystko wam w sumie przedstawiłem. Jedynie posąg rangi świata jeszcze nam został do sprawdzenia. No jeszcze inne miejsce. Demian? Kultysta. Na 25 poziomie, na 20 poziomie będzie odblokowane i w sumie tyle.
więcej nie zrobimy. A nie, bo jeszcze muszę wrócić do Lorata i dać mu przedmiot fabularny. Zobaczmy, co się wydarzy. Nie zapłaciłeś za broń. Zgadnij, kto to zrobił. Cóż, wybacz. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horadrimów, starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Powinnaś poszukać go w Skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożna. Twoja więź z Lilith i te wizje... Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżniczka zagubiona w burzy, nakarmiona krwią Lilith, ocalona przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżniczką dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? Dobra, co my mamy? Narastająca ciemność, to są nowe misje zaznaczone. Jedną mamy tędy. Misja kampanii na poziomie 7. No, musimy się udać do Katedry Światłości. Tędy z kolei. Poziom 10. Nieprzewidziana wizyta. Poziom 10 i tak daleko. Ciekawa sprawa. Tędy z kolei. Poziom 15. Narastająca ciemność. Suche stepy. Naprawdę, na poziomie 15 będę już aż tak daleko? Na pewno? Wydawało mi się, że jakiś poziom 15 to na... strzaskanych szczytach będę już mógł uzyskać dosyć prosto. Znajdź swoje zakupy. Niedawno zakupione przedmioty można znaleźć w miejscach na mapie oznaczonych symbolem kart. Zakupiony pancerz, broń i inne elementy ozdobne dla postaci znaleźć można w garderobie. To już przedstawiałem. Zakupione wierzchowce oraz elementy ozdobne dla wierzchowców można znaleźć w stajni. Zakupione emotki można znaleźć podczas edytowania koła akcji. Dobra, czyli misja załatwiona. Brakujące fragmenty. Mamy chyba nowe inwentory. O, proszę bardzo, nowe buty. Z pewnością się przydadzą. No i w zasadzie tyle. Mamy już możliwość save'a, punkt nawigacyjny po raz kolejny. Otwórz dziennik, aby wyświetlić aktywne zadania. No to nie mogę na razie, nie wiem. Przy okazji misje poboczne jeszcze są aktywne. Kłód miła, ale to może później jeszcze zrobię. Wiecie co, w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem w sumie całkiem duże postępy. Jeżeli interesuje was zatem kontynuacja, no to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. Będę się starał robić co jakieś 2 odcinki dziennie zapewne. Na samym początku 3 odcinki pewnie wrzucę, potem 2 dziennie, potem jeszcze zobaczymy. Jeszcze będzie kontynuacja takich serii jak Star Wars albo Zelda Tears of the Kingdom.
Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiaj, więc ja się z wami żegnam, do jutra.